Na taki dzień, który jest dzisiaj, był wczoraj, przedwczoraj, kiedy są mega duże upały, polecam wam spróbować zimnego prysznica. Prysznicu. Sprawdziłem zimny prysznic na sobie przez 30 dni. Opowiem wam, jakie są rezultaty, co się zmieniło w moim życiu. Powodem było znalezienie na różnych stronach. Sprawdź teraz ten potężny zimny prysznic. I chciałem sprawdzić to po prostu, czy to jest ściema, czy to jest bullshit, czy to jest prawda, czy cokolwiek się zmienia w życiu człowieka. Tak jak do rzeki. Najpierw nogi wchodzą, a potem cały skok do wody i zobaczymy. Dobra, idziemy. Po pierwszym prysznicu możesz poczuć sobie, jak się wytrzesz, już takie orzeźwienie, pobudzenie, bystrość umysłu, zaczynają ci się, ten organizm twój zaczyna pracować i tak jakby się chronić przed tym zimnym prysznicem, wydzielając po prostu takie hormony i takie działanie swoim organizmie. Nie wiem, ja nie umiem tego wytłumaczyć biologicznie, ale chce ci się bardziej, o, to jest pseudopsychologiczne teraz, chce ci się bardziej, ale tak, masz więcej takiej energii do działania i chce ci się coś zrobić. Oddycha się bardzo rzeźko, polecam naprawdę spróbować. Pierwszy raz. Najgorszy moment to jest lanie na klatkę piersiową, wtedy przydusza, ponieważ mamy na klatce piersiowej mamy brązową tkankę tłuszczową, która właśnie nagrzewa nasze ciało i lejąc zimną wodą na to miejsce jest taki efekt uruchomienia procesu ogrzewczego. Bardzo ciekawa rzecz. Waga. Czy waga twoja będzie spadać tylko i wyłącznie w braniu zimnego prysznica? To nie jest badanie na czczo, moi drodzy, także mierzymy. 86 kilo, ten człowiek naprawdę dobrze wygląda. Także zmierzmy sobie teraz ciśnienie. Ja nie zauważyłem żadnej różnicy wielkiej, takiej dużej różnicy. O mój Boże, sześciopak się pojawił po 30 dniach zimnego prysznica. Oj nie. Jeśli nie trzymasz diety, raczej to nie ma sensu. To zimny prysznic może tylko i wyłącznie pomóc ci w regeneracji twoich mięśni, bo to pomaga, i w pobudzeniu twojego testosteronu, bo testosteron rzeczywiście... siłę masz ogromną do tego, żeby... Ja tak po tygodniu gdzieś zauważyłem, że o... No, jest energia. I następna sprawa, ciśnienie. Ja jestem kawoszem, więc zauważyłem, że tutaj raczej nie da rady nic zrobić, zimny prysznic. Musiałbym zrezygnować z używki, jaką jest kawa. No i wtedy mógłbym sprawdzić, jakie jest ciśnienie. Mierzyłem kilka razy to ciśnienie na przestrzeni tych 30 dni i powiem szczerze, że... Nie wiem. Raczej to u mnie nie działa. Niektórzy mówią, że powinno się podbijać temperatury, jeśli jesteś przeziębiony, a niektórzy mówią, że trzeba zbijać. Przez te 30 dni byłem zdrowy, ani razu nie zachorowałem, nie miałem kataru, kaszlu i tak dalej, nic. Zobaczymy też, czy zimny prysznic tak naprawdę pomaga ochronić się przed różnymi chorobami w zimę. Bo zimny prysznic w lato to jest luz. Do zimnej rzeki wskoczysz, luz. Ale w zimę weź zimny prysznic, no tutaj trzeba mieć już jaja do tego. Jestem właśnie po treningu, po crossficie. Moi drodzy, idealna rzecz dla naszych mięśni. Daje mega dużo pozytywnej energii, mega kopa takiego energetycznego. Zimna woda. W przypadku tutaj crossfitu jeszcze dodatkowo w cenie karnetu. Także można powiedzieć, że darmowa. Zaraz do mycia idę. Ja wyciągam z tego eksperymentu najważniejszą rzecz, jaką jest podnoszenie poziomu twojego testosteronu specjalnie dla mężczyzn. To jest mega zajebista rzecz, bo kluczem do życia, do sukcesu w życiu, uwaga, jest według mnie tylko i wyłącznie podnoszenie testosteronu, bo jeśli masz wysoki testosteron, to chce ci się więcej, lepiej ci się żyje, jesteś zdrowszy, więcej masz energii do działania i pracujesz na wyższych obrotach. I pewnie kiedyś o tym zrobię odcinek, jak zwiększać testosteron przez 30 dni, zobaczymy sobie na badaniach, tylko muszę uzbierać pieniądze. Nie wiem, czy będę robił Patronite. Dobra, jedziemy dalej. Jak zacząć taki zimny prysznic? Jak zacząć po prostu, jak się przemóc? Wskakujcie na głęboką wodę, od razu na maksa odkręcajcie zimną wodę i lejcie na całe ciało. Trochę pokrzyczycie, ale im potem dalej w las, im dłużej będziecie to robić częściej, to będzie wam to łatwiejsze. Po 30 dniach przyznam szczerze, że już dla mnie jest odkręcenie wody i lanie. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to oczywiście piszcie je w komentarzach i do zobaczenia w piątek na wywiadzie i w poniedziałek na poniedziałkowym vlogu. Trzymajcie się, cześć!